Nie wiem czy wiecie, ale z wykształcenia jestem kucharzem i postanowiłem, że zrobię serię o czymś, na czym naprawdę się znam. Także dziś. Spaghetti Carbonara! Będziecie potrzebowali guanciale lub panczetty. Obie te rzeczy możecie dostać we włoskim markecie. Także bierzecie swoje guanciale lub panczette, no i kryjecie je w grubą kostkę. Wrzucacie na patelnię pokrojone w kostkę mięso i smażycie je na małym ogniu. Kiedy się już tak fajnie zarumieni, wyłączacie ogień. Następnie do startego sera pecorino romano dodajemy trzy żółtka oraz pieprz. Następnie wszystko dokładnie mieszamy, żeby nabrało takiej konsystencji. Do gotującej i osolonej wody wrzucamy nasz makaron. Ugotowany makaron wrzucamy na patelnię i dodajemy do niego wcześniej starty ser i żółtka. Do tego, co mamy na patelni, dodajemy dwie lub trzy małe chochelki wody z wcześniej ugotowanego makaronu. Do całości dodajemy wcześniej przygotowane mięso. I teraz już na sam koniec wszystko dokładnie mieszamy. Całość posypujemy wcześniej przygotowanym mięsem oraz serem. Smacznego!